dzisiaj pokażę wam, jak wykonać smoka z Gry o Tron. Tak, wiem, Gry o Tron już nikt nie cierpi, wszyscy są zawiedzeni 8 sezonem. Ja Gry o Tron nie oglądałam, więc nie mam zdania o 8 sezonie, ale mam nadzieję, że pomimo rozczarowania, jakie dał wam 8 sezon Gry o Tron, będziecie zainteresowani, jak wykonać smoka. Standardowo zaczęłam figurkę od zrobienia szkieletu. Co do samego szkieletu, to proces jego powstawania nagrywałam komórką, mając zamiar wrzucenia tego filmu później na Instagram. Niestety te plany uległy zmianie, kiedy moja komórka się popsuła i musiałam ją zrestartować do ustawień fabrycznych, bo nie chciała się kompletnie uruchomić. Próbowałam wszystkiego, myślałam, że może coś jest z baterią, podłączyłam komórkę do ładowania, nic się nie uruchamiało i jedynie przywrócenie ustawień fabrycznych sprawiło, że komórka ożywiła się. Niestety przywrócenie ustawień fabrycznych sprawiło, że wszystkie moje dane z komórki wyparowały, a ja te filmy nie przeniosłam na kartę pamięci, którą mam w telefonie, tylko były one nagrane właśnie na pamięć telefonu, którą musiałam całą usunąć. I tym sposobem tego filmiku nie mam, a miałam ambitne plany, żeby pierwszy raz rzucić taki filmik właśnie na Instagram. A jeśli już jestem przy moim Instagramie, to polecam wam zajrzeć do mojego Instagramu. Tam prawie codziennie, bardzo się staram, żeby było codziennie jakieś zdjęcie, wrzucam różnego rodzaju zdjęcia, czy to stworzenia figurek, czy to z mojego życia, czy to zdjęcia moich królików. Także jeśli jesteście zainteresowani tym, na przykład co niedługo będzie na moim kanale, to tam właśnie wrzucam takie projekty, które już niedługo pojawią się na kanale. Link będzie oczywiście na dole. Jedyny film, który mi pozostał, to film, gdzie na gotowy już szkielet przykładam siatkę i odrysowuję ją tak, żeby ją dopasować do skrzydeł. Tylko ten film przesłałam sobie na komputer, zanim komórka mi się popsuła. Jeszcze nie wiem, czy go będę dawać na Instagram, bo nie jest to zbyt ciekawy film i nie pokazuję tam zbyt wiele. Nie pokazuję na przykład, jak przytwierdzam tą siatkę do szkieletu. Tworzenie tego szkieletu nie było dla mnie kłopotliwe, ponieważ tak naprawdę on się bardzo niewiele różni od szkietu, który robiłam do Króliszka z Wiedźmina 3. Jedyną różnicą są skrzydła, ponieważ tam użyłam takiej siateczki, która była bardzo taka drobna, a tutaj użyłam już zupełnie innej siateczki. No i same skrzydła oczywiście się różnią tych dwóch figurek, bo tam miałam pióra, a tutaj mam takie skrzydła bardzo smokowe, nie wiem jak je określić za bardzo. Nazwę je po prostu smokowymi skrzydłami. Ja się nie znam na terminologii smoków, nie przepadam za tymi stworzeniami, tak jak wam już kiedyś mówiłam. Smoki nie są moimi ulubionymi postaciami ze świata fantasy, więc nie za bardzo się na nich znam, więc wybaczcie mi moją terminologię smokową. Ona nie jest na zbyt wysokim poziomie. Błonka między skrzydłami, nawet nie wiem jak to nazwać. Największym problemem w tym szkielecie okazała się siateczka na skrzydłach. Poprzedniej siateczki nie mogłam użyć, ponieważ mam jej już za mało i nie starczyłaby mi ona na te dwa skrzydła, więc musiałam kupić kolejną siateczkę. Znalezienie odpowiedniej siateczki trochę mi zajęło. Nie wiedziałam za bardzo, jaką frazę wpisać, żeby wyskoczyła mi odpowiednia siateczka. Szukałam pod małe siateczki, jakieś druciane siateczki, ale wszystkie one były albo za twarde, a powiem wam, że już raz kupiłam taką bardzo twardą siatkę i nawet rozpakowanie tej siatki wam pokazywałam w którymś unboxingu. I ona okazała się beznadziejna, ona była za sztywna, za twarda, nawet nie miałam jak jej pociąć. Więc ponownie musiałam szukać kolejnej siateczki, która tym razem byłaby odpowiednia. I w końcu, słuchajcie, chyba nie wiem, po dwóch tygodniach szukania wpadłam na pomysł, aby wpisać moskitiera z drutu. I tym sposobem znalazłam tą siateczkę, którą użyłam w tym szkielecie. Kupno tej moskitiery z drutu okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest ona naprawdę idealna do tworzenia takich figurek. Jest ona giętka, jest elastyczna. Jest dość sztywna, ale nie za bardzo sztywna. Bardzo dobrze się ona wygina i nie ma żadnego problemu, żeby ją ciąć nożyczkami. Miałam też zabawną sytuację podczas kupowania tej moskitiery, ponieważ tą moskitierę kupuje się na metry i na jakby wybiera się szerokość tej moskitiery. Zaznaczyłam sobie, że ma być metr długości, a na szerokości ma być tylko 10 cm. I potem miałam zabawny telefon od tego sklepu z zapytaniem, czy abym na pewno się nie pomyliła przy kupowaniu tej moskitiery. Musiałam to wszystko wyjaśniać, dlaczego tyle pani się dopytywała. Także, ale bardzo fajnie z ich strony, że dbają o klienta, że się pytają, że dzwonią. Także naprawdę wam ten sklep polecam. W opisie tego filmu na pewno dostaniecie link do niego, bo bardzo fajna obsługa. I tak jak mówię, ta siateczka świetnie się nadaje do tworzenia właśnie takich skrzydeł czy innych figurek. Dodatkowo ja później tą siateczkę jakby rozpontywałam i same te druciki tej siateczki są bardzo fajne. Też używałam do tworzenia innych elementów z tej figurki. Także naprawdę tą siateczkę wam polecam, ta moskitiera to był strzał w dziesiątkę. Ja tą siateczkę odpowiednio przycinałam w trójkąty, które potem owijałam na te grubsze druty, które tworzą mi skrzydła. I do tego owijania używałam, słuchajcie, drutu z kwiatów, który mi został. Wracając jednak już do figurki, to jak widzicie, troszkę inaczej znowu ten filmik nagrałam. Tak jak wam już mówiłam w poprzednim filmie, w tym momencie nie będę już tak bardzo szczegółowo pokazywać procesu tworzenia danych figurek.
Chociaż później i tak nagrywałam ten filmik bardziej szczegółowo niż planowałam, ale same nogi już nie nagrywałam tak bardzo szczegółowo, tylko zrobiłam szybkie przejście, nie nagrałam zupełnie jak robię nogi. Mam też wrażenie, że przez to, że tak bardzo szczegółowo pokazuję proces tworzenia, to nie są one, te filmy, tak przyjemne do oglądania jak filmy innych twórców, którzy również tworzą filmy na YouTubie o podobnej tematyce, którą ja tworzę. Naklejam na uda mikroskopijne kuleczki, a pod nimi zrobiłam malutkie wgłębienia. Kiedy zgrałam materiały z tego smoka, okazało się niestety, że fragment, w którym robię te korce zwisające z nóg, niestety gdzieś mi zaginął. Nie wiem, czy kamera tego nie nagrała, czy ja zapomniałam ją włączyć. Z drugiej strony trochę dziwna sytuacja, ponieważ zdjęcia z tego procesu były już na kamerze, jednak samo naklejanie tego, nie znalazłam tego filmu na kamerze. Co do wymiarów, wybaczcie mój głos, ale ten fragment dogrywam parę dni później, po tym jak nagrałam poprzednie fragmenty, które słyszeliście na tym materiale. I aktualnie jestem lekko przeziębiona, dlatego mój głos brzmi w taki sposób, w jaki brzmi. Co do wymiarów, to na szerokość figurka ma 41 cm. Co do wysokości, to w najwyższym miejscu figurka ma wysokość 26 cm. Jeśli bym natomiast liczyła wysokość od szponów, no to figurka by wtedy miała 24 cm. Sporym też wyzwaniem okazało się dla mnie zrobienie ogona. Oczywiście samo naklejenie masy na szkielet ogona nie było trudne, jednak naklejenie tych wszystkich elementów na tym ogonie już tak, szczególnie tej skóry, która jest między korcami, którą smok ma na ogonie. Tutaj się sporo zastanawiałam nad tym, jak to zrobić. Czy najpierw przykleić korce i potem między tymi korcami ponaklejać właśnie tą skórę? Czy może od razu zrobić to w taki sposób, że nakleję długi kawałek skóry i na tą skórę nakleję korce? I zdecydowałam się właśnie na taki sposób. Jednak wcale nie okazał się on taki prosty, jak myślałam na początku. Ponieważ bardzo chciałam, żeby wszystkie elementy były dokładnie odwzorowane, to też najpierw musiałam robić korce po jednej stronie, kiedy masa leżała, a dopiero po jej przyklejeniu na figurkę robić elementy na drugiej stronie. Także to też było trochę kłopotliwe, nad tym trochę siedziałam. Na szczęście udało mi się to tak zrobić, żeby sobie nie zniszczyć tych elementów, które już zrobiłam. Mówiłam wam, że tym razem udało mi się zrobić poprawnej wielkości szpony, jednakże miałam tutaj drobną pomyłkę przy tworzeniu tej figurki, a mianowicie chodzi o naklejanie tych elementów. I na początku wydawało mi się, że one są na całych plecach, że tutaj nie ma korców, a dopiero później przyjrzałam się dokładnie tym zdjęciom i musiałam tutaj środek tych elementów cały ściągać, aby zrobić miejsce na korce. Na szczęście tą pomyłkę dostrzegłam niemal natychmiast po naklejeniu tych elementów, a nie dopiero po upieczeniu całej figurki, także nie miałam problemu, aby ściągnąć te elementy i zostawić sobie miejsce na korce. Gdy zaczynałam tworzyć tą figurkę, to myślałam, że zajmie mi ona dużo krócej niż figurka Króliszka z Wiedźmina 3, bo odpadnie mi robienie tych wszystkich piór, które pokrywały wszystkie strony skrzydeł. Jednak zapomniałam o tym, że będę musiała robić te wszystkie łuski i że one naprawdę dużo mi czasu zajmą. Jeśli chodzi o czas tworzenia tej figurki, to tutaj według mnie padł mój rekord przy tworzeniu figurek, ale też to było związane z różnymi sytuacjami z mojego życia, które sprawiły, że tą figurkę tworzyłam najdłużej ze wszystkich moich figurek. Chociaż jak się odliczy niektóre dni, podczas których nie tworzyłam figurki, to wyjdzie, że tworzyłam ją trochę krócej niż faktycznie ją tworzyłam. Tą figurkę zaczęłam tworzyć w ostatnim tygodniu czerwca, a skończyłam, i tutaj mówię o czasie też razem z malowaniem, ze wszystkim, kiedy figurka jest już całkowicie skończona. Skończyłam ją tworzyć 17 listopada, także to jest dla mnie rekord przy tworzeniu figurek, ale tak jak mówię, parę dni mi odpadło, ponieważ wyjeżdżałam, więc miałam 2 tygodnie, gdzie nie tworzyłam zupełnie. Parę dni też wypadło we wrześniu, kiedy byłam przeziębiona, kiedy nie miałam czasu, kiedy nie miałam ochoty. Także jakby to wszystko zebrać, to myślę, że tak 3 tygodnie mi odpadło stworzenia tej figurki. Ale i tak jest to mój rekord, mam nadzieję, że nigdy go nie przebiję, że już będę tworzyła krótsze figurki, mam nadzieję, że już nie będę miała takich sytuacji, że nie będę mogła tworzyć figurki, bo różne będą sytuacje losowe, które będą sprawiać, że nie będę w stanie, nie będę miała czasu, nie będę miała ochoty, nie będę miała siły. Ale tak długo niestety trwało tworzenie tej figurki. Ja generalnie chciałam ją stworzyć zanim 8 sezon się skończy, albo chwilę po tym, jak sezon się skończy, ten 8. Ale no, wyszło jak wyszło i ta figurka tak dużo czasu mi niestety zajęła. Najwięcej czasu zajęło mi chyba naklejenie wszystkich tych kuleczek, wszystkich tych elementów drobnych na całą tą figurkę, bo każdy element po prostu robiłam ręcznie. Nie używam żadnych wyciskarek, żadnych, nie wiem, szablonów, które by mi pomogły. Wszystkie te kuleczki, wszystkie elementy robiłam ręcznie i też dlatego bardzo długo to zajmowało mi, ponieważ najpierw sobie je przygotowywałam, a dopiero potem naklejałam je na figurkę. Zresztą wydaje mi się, że te kuleczki wam pokazywałam na Instagramie.
i samo odtworzenie takich bardzo malutkich kuleczek naprawdę sporo trwa, a poza tym, słuchajcie, mnie w pewnym momencie już opuszki palców bolały od tworzenia tak malutkich kuleczek i nie dawałam rady, po prostu opuszki palców już miałam tak zmęczone od tworzenia takich bardzo malutkich kuleczek i to myślę, że najdłużej mi zajęło. Ale stwierdziłam, że chcę zrobić tą figurkę tak jak należy, czyli każdą niemal łuskę zrobić ręcznie. Mówię niemal dlatego, że są na udach takie miejsca po wewnętrznych stronach ud, gdzie nie tworzyłam tych kuleczek, tylko zrobiłam takie bardzo malutkie wgłębienia. Ale tak, to poza tym miejscem to cała figurka jest pokryta właśnie takimi małymi łuskami, czy kuleczkami, czy takimi małymi elementami, żeby to wyglądało tak jak chciałam, żeby wyglądało, żeby te elementy tworzyły mi łuski, a nie jak wgłębienia na ciele smoka, bo widziałam, że wielu twórców tworzy właśnie jakby wgłębienia, a nie faktyczne łuski, nie faktyczne kuleczki. Ja chciałam to zrobić po prostu bardzo, bardzo dokładnie, najdokładniej jak potrafię w tym momencie. Ja jestem z siebie zadowolona, że się nie poddałam i nawet jeśli ta figurka może nie jest idealną figurką, najlepszą na świecie, to ja zrobiłam wszystko, żeby była jak najlepsza na ten moment. Po prostu nie potrafię zrobić tej figurki inaczej, nie potrafię jej zrobić jeszcze lepiej. Bardzo się starałam, żeby to była moja najlepsza figurka i mam nadzieję, że w pewnym sensie jest to moja najlepsza figurka. Na pewno jest to figurka, którą tworzyłam najdłużej, ale jestem z niej bardzo zadowolona, pomimo tego, że niektóre elementy wiem, że mogłabym zrobić jeszcze lepiej, ale na ten moment po prostu tego zrobić nie potrafię lepiej. Nie jestem pewna, czy chciałabym nad tą figurką siedzieć jeszcze dłużej i jeszcze bardziej ją dopracowywać, bo już miałam jej dość, już byłam bardzo znudzona. Ja nie lubię siedzieć nad jedną figurką tak bardzo długo, bo zaczyna mnie ona nudzić, już zaczynam myśleć nad kolejnym projektem, nad nowymi rzeczami i ta figurka zaczyna mnie po prostu ciążyć i ja już chcę ją skończyć, już chcę się zająć czymś innym. Ale i tak, tak jak mówię, no siedziałam nad nią bardzo długo. Wiele godzin spędziłam, żeby robić te kuleczki, przyklejać je. I tym razem na szczęście nie miałam takiej sytuacji, żebym pazury zrobiła za małe, a potem je powiększała. Przy tworzeniu tej figurki inspirowałam się tak naprawdę dwoma zdjęciami. Jedno zdjęcie to było to zdjęcie. I bardzo podobało mi się to, jak wiele detali było pokazane na tym zdjęciu. Drugim zdjęciem, którym się inspirowałam, było to zdjęcie. I nim inspirowałam się raczej przy malowaniu niż samym tworzeniu tej figurki, ponieważ poza tego smoka jest według mnie średnio atrakcyjna, tak bym to określiła. I niewiele detali na nim widać. Same skrzydła uważam, że są przepiękne, są naprawdę super. I sama się zastanawiałam, czy nie zrobić skrzydeł właśnie półprzeźroczystych. Jednak z tego pomysłu zrezygnowałam, ponieważ wtedy by mi prześwitywała siatka, ewentualnie musiałabym robić to bez siatki. I trochę się tego obawiałam, żeby tworzyć te skrzydła bez siatki, czy będzie mi bardzo ciężko, że nie podołam takiemu wyzwaniu. I stwierdziłam, że lepiej już je zrobić właśnie na siatce, a używanie do tego przeźroczystej masy w momencie, kiedy używam siatki, nie miało za bardzo sensu, bo ta siatka byłaby wtedy widoczna i ten efekt byłby według mnie bardzo brzydki, więc zrezygnowałam z przeźroczystej masy i używam zwykłej masy Fimo. Jest to, wydaje mi się, też pierwsza figurka, gdzie oczy robiłam też oddzielnie, piekłam je oddzielnie i dopiero potem takie upieczone oczy dawałam do figurki. I to robiłam dlatego, że bardzo chciałam, żeby te oczy świeciły w nocy i to mi się udało, zarówno oczy, jak i zęby świecą w ciemności. Oczy świecą na żółto, a zęby na biało. Do tego efektu użyłam oczywiście proszków świecących w nocy. Ja już je kiedyś recenzowałam na moim kanale, jeśli tego filmu nie widzieliście, to link będziecie mieć gdzieś na górze w karcie po prawej stronie. Wiem, że ta figurka ma grubszą szyję od tej, którą ja zrobiłam w mojej figurce, jednak zaczęłam robić grubszą szyję do tej figurki i ona nie wyglądała ładnie z grubszą szyją, dlatego ją zmniejszyłam, ścieńszyłam i wyszła taka szyja, jaka jest. Do zrobienia tej figurki, jak zawsze, użyłam różnych mas Fimo. Tym razem niemal 80% tej figurki zostało wykonane z Fimo Soft, a nie z Fimo Professional, którą wcześniej bardzo preferowałam. Gdzieniegdzie też używam takiej jasno-beżowej masy Fimo i to jest Fimo do tworzenia lalek. Na skrzydłach użyłam jeszcze takich resztek z masy, które mi gdzieś tam pozostawały, a które były mi już zbędne. Stwierdziłam, że warto jest użyć na skrzydła, ponieważ później i tak je pomaluję i nie będą one widoczne. Użyłam jeszcze mas Fimo, które schną na powietrzu i nie trzeba ich piec, jednak je używałam na samym końcu, kiedy wiedziałam już, że figurkę nie będę piekła i je używałam do tworzenia podstawki, do poprawienia skrzydeł i do zakrywania granic między niektórymi elementami, które już wcześniej zrobiłam, na przykład do zakrywania granicy między szyją a tłowiem figurki, czy między pazurami a skrzydłami. Poza łuskami ten smok ma także i korce. I te korce niemal wszystkie robiłam jakby na drucie, żeby później łatwo mi było je wyginać, żeby też były stabilniejsze i żebym miała pewność, że one się będą dobrze trzymać na figurce. Do tych mniejszych korców używałam zawsze drutu z tej siateczki, którą używałam na skrzydła. I tak jak wam już mówiłam, ten drut jest naprawdę bardzo fajny, bardzo elastyczny, bardzo cieniutki.
i bardzo mi się on tutaj przydał, także Wam ją jeszcze raz polecę. Natomiast do większych korców używałam drutu ogrodniczego, który kiedyś kupiłam w Obi, który ma na sobie jeszcze taką zieloną osłonkę, którą ja zdejmuję nożyczkami. Tylko, że on jest za gruby, aby go wykorzystywać do takich bardzo malutkich korców. Nie tylko mam rekord długości przy robieniu tej figurki, ale też i mój rekord osobisty przy pieczeniu tej figurki, ponieważ całą figurkę piekłam tylko dwa razy. Tą figurkę też piekłam nieco inaczej, bo tutaj nie piekłam tą figurkę razem z szyją i głową i też bez szponów na skrzydłach. Te elementy dodawałam dopiero potem. Poza tym oddzielnie też piekłam zęby czy niektóre korce, które są na figurce, żeby po prostu było mi łatwiej je przytwierdzać, żeby one się nie wyginały, nie deformowały. Poza tym ten smok ma dwa rzędy zębów i gdybym je robiła jakby na miękko, to byłoby mi bardzo ciężko przykleić te dwa rzędy zębów w taki sposób, aby nie uszkodzić żadnego zęba, żeby on się nie zdeformował. Także tutaj dobrym pomysłem było po prostu zrobienie tych ząbków każdego pojedynczo i każdego na druciku. Wtedy po prostu je wybijałam do dziąseł i one się fajnie trzymały, nic się nie deformowało. Na Facebooku dostałam wiele komentarzy, że mój koloriszek był trochę za chudy, więc tego smoka starałam się zrobić bardziej masywnego. Starałam się, żeby był bardziej ciężki, bardziej gruby, trochę poszerzyć tą figurkę. Mam nadzieję, że mi się to udało. Nie jestem dobra przy tworzeniu takich grubych figurek, jak widzicie. Mam z tym spory problem. Bardzo często lepię też figurki bardzo chude, jak na przykład południca czy północnica. Być może dlatego w robieniu grubych figurek, takich tłustych postaci nie jestem zbyt dobra. I w tym smoku bardzo się starałam, żeby właśnie dodać takiej masywności tej figurce. I mam nadzieję, że mi się to udało, że rzeczywiście widać, że ona jest bardziej masywna, bardziej potężna, bardziej gruba, a nie, że jest chuda. Ten smok nie jest jedynym smokiem, którego tworzyłam na kanale, bowiem już wcześniej tworzyłam dwa smoki. Jeden taki trochę większy, a drugi dużo mniejszy. Ja te trzy smoki Wam pokażę na Instagramie, abyście sobie zobaczyli, jak one wszystkie wyglądają, żebyście mieli porównanie do tego smoka i do tego, jak na początku tworzyłam figurki. Najlepszym elementem tak według mnie tej figurki jest jej głowa. Jestem z niej bardzo dumna i bardzo zadowolona z tego, jak ona wyszła. Wiem, że głowa wilkołaka nie wyszła mi tak dobrze. Teraz patrząc na to z tej perspektywy, no po prostu popełniłam tam parę błędów w jej tworzeniu. Ale tak jak Wam już mówiłam, ja bardzo staram się tworzyć najlepiej jak potrafię i na tamten moment po prostu nie potrafiłam jej zrobić lepiej. Na szczęście smoka robiłam już 3 razy, więc tutaj już wiedziałam, jak ją zrobić. Wiedziałam przede wszystkim, jaki efekt bardzo chcę uzyskać, jaką głowę bardzo chciałabym zrobić. I jeśli się zastanawiacie, czy ja robię jakieś próby przed zrobieniem takiej głowy, to nie, po prostu usiadłam i ją zrobiłam, ja tak mam zawsze. Jedynym elementem, który robiłam 2 razy do tej figurki, to była szyja, którą najpierw zrobiłam grubszą, a potem zrobiłam ją cieńszą, musiałam ją po prostu ścieńszyć, bo ona po prostu mi nie pasowała, nie była tak ładna, jak chciałam, żeby była i zaburzała jakby tą figurkę, nie podobała mi się ona z grubszą szyją. I też te zęby zrobiłam troszkę inaczej, ponieważ na nich już zaznaczyłam sobie dziąsła, używając do tego suchej, spłaszczonej pasteli i starając się zrobić identyczny kolor, jaki ma modelina na dziąsłach tej figurki. I na szczęście to mi się udało, ten kolor zrobiłam niemal identyczny, jak nie identyczny. Trochę nad tym siedziałam, żeby połączyć odpowiednio te kolory moich pasteli, które są już strasznie stare i strasznie zużyte. Wiem, że nie wygląda to za ładnie, ale ja zużywam produkty do końca. Staram się zawsze po prostu nie marnować niczego, tylko zużywać je do końca. I nawet jeśli one nie wyglądają za atrakcyjnie, to i tak chcę je zużyć do samego końca. Dopiero potem kupię nowe suche pastele i będę je używać. Tym razem na pewno zdecyduję się na nieco inne pastele, bo te, które wtedy kupiłam, to były jakieś najtańsze pastele. Wtedy nawet nie wiedziałam, że będę tak długo z nich korzystać. Nie wiedziałam w ogóle, czy będę prowadziła tak długo kanał. I używałam je bardzo sporadycznie i w pewnym momencie one mi się połamały, więc włożyłam je do jednego pudełeczka i dlatego one tak wyglądają, jak wyglądają. Wracając jeszcze do tych proszków świecących w nocy. Ja bardzo lubię te proszki, już o tym wspominałam wielokrotnie. Ja uwielbiam, gdy figurki mają jakieś elementy świecące w nocy. Sama mam figurkę smoka, którą wykonywałam i której Wam nie pokazywałam na kanale, która jest cała pokryta tymi proszkami i naprawdę bardzo ją lubię, bo w nocy bardzo fajnie świeci i bardzo długo też świeci. To mi się najbardziej podoba w tych proszkach, że one naprawdę bardzo długo świecą. Przy malowaniu zastanawiałam się też, czy tych proszków nie dodać do farby czerwonej i nie pokryć nimi skrzydeł tak, żeby i one świeciły w ciemnościach, ale uznałam, że to będzie troszkę za dużo i że będzie to wyglądać bardziej tandetnie niż efektownie, więc z tego pomysłu zrezygnowałam. Nie powiedziałam Wam jeszcze, ile masy zużyłam na zrobienie całego smoka i będzie to dla mnie trochę kłopotliwe, bo ja w większości używałam mas już napoczętych, a poza tym ja nie rejestruję nigdy, ile masy faktycznie zużyłam na figurkę. Skupiam się po prostu na jej zrobieniu, a nie na tym, ile mi schodzi materiału do jej zrobienia i dlatego bardzo często nie wiem,
ile masy zużyłam. Wydaje mi się, że zużyłam 2 kostki szare, chociaż pewna tego nie jestem. Nie pamiętam też, ile zużyłam kostki czarnej. Natomiast jestem pewna, że zużyłam bardzo niewielką ilość masy zielonej. Otworzyłam też nowe opakowanie masy tej do tworzenia lalek, tej beżowej. I ją zużyłam niemal w 80%. Pozostały mi tylko takie 2 małe paseczki jej. I jakieś resztki, które miałam, czyli czerwoną masę, niebieską, aby zrobić właśnie niektóre elementy na figurce. Ale tak jak mówię, ciężko jest mi określić, ile faktycznie tej masy zużyłam, bo ja tego nie rejestruję. Żałuję też bardzo, że całej szyi nie zrobiłam z czarnej masy, bo malowanie później tej szyi było naprawdę ciężkie, żeby dostać się pędzelkiem w te wszystkie zakamarki i pokryć tą całą jasną masę czarną farbą. Jeśli już jestem przy szyi, to ją również robiłam bardzo podobnie do ogona. Również te korce na szyi robiłam najpierw z takiego długiego kawałka masy, a do niego dokładałam korce i potem to umieszczałam na szyi, a dopiero potem ozdabiałam tą drugą stronę szyi, już kiedy ona była przyklejona. I to też trochę czasu mi zajęło, żeby znowu sobie nie popsuć tej pierwszej strony, gdzie już miałam wszystkie elementy naklejone, ozdobione. Problem też z tą szeroką szyją był taki, że gdybym chciała nakleić później te korce, to ona by się jeszcze bardziej rozszerzyła i bałam się też, że później, kiedy ona będzie taka szeroka, to po prostu tych elementów nie zmieszczę, bo będą wyglądać bardzo, bardzo źle. Dlatego też zmieniłam tą szyję i zrobiłam ją nieco szczuplejszą. Jeśli chodzi o całą długość materiału, który musiałam zmontować, to wyszło to 14 godzin, 5 minut i 41 sekund. Jednak pamiętajcie, że ja nie nagrywałam wszystkiego, na przykład nie nagrywałam tworzenia nóg, nie nagrywałam naklejenia wszystkich tych kuleczek, które są łuskami, a jedynie bardzo niewielką ilość tych kuleczek nagrywałam. Także tutaj tego materiału do zmontowania miałam dużo mniej niż przy Króliszku i innych figurkach. Także ten czas nie był tak długi, jaki mógłby być, gdybym faktycznie wszystko nagrywała. Jak widzicie, ponumerowałam sobie korce na głowę, żeby wiedzieć po prostu, które korce w którym miejscu będę naklejać. I takich rządków zrobiłam sobie 2. I dzięki temu było mi dużo łatwiej, po prostu później je tylko już naklejałam. Także polecam Wam ten pomysł, jeśli będziecie robić taką głowę, to najlepiej sobie takie korce zrobić, upiec je, pozaznaczać, które najpierw idą i wtedy je naklejać. Powoli kończę figurkę, w tym momencie naklejam korce na głowie. I te korce przyklejałam bardzo gęsto, tak żeby cała powierzchnia głowy była nimi zapełniona. W tej głowie mam różnej wielkości korce, różnej też grubości. Od takich bardzo malutkich do dużo większych. Po naklejeniu tych wszystkich korców wracam do szyi i uzupełniam ją, przyklejając małe łuski po bokach szyi. A następnie na środku szyi przyklejam takie dłuższe łuski, takie same, które przyklejałam na torsie smoka. Z tyłu chyba słyszycie Figiego, który bawi się w klatce. Wszystkie elementy włożyłam w odpowiednie miejsca. Na końcu jeszcze wyrównałam powierzchnię skrzydeł, używając Fimo L-Light, tak żeby te skrzydła jeszcze lepiej się prezentowały. A następnie włożyłam wszystkie elementy w swoje miejsca i tak to na razie wygląda. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się on spodobał, to wiecie co robić. Także to już jest wszystko w tym filmie, ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. W kolejnym filmie pokażę Wam, jak tą figurkę maluję. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!